Witam serdecznie w kąciku kulinarnym Miejskiego Domu Kultury w Blachowni. Dzisiaj zaproponuję Wam zrobienie lodów domowych. A oto składniki. Pół szklanki cukru, dwa jajka rozdzielone, żółtka osobno i białka osobno i śmietanę, kremówkę 300 ml i do tego jeszcze użyjemy jedną łyżkę zwykłej wody. Rozdzielam cukier na żółtka, do białek i resztę będę używać do śmietany. Na początku ucieram żółtka. Do ubijanych żółtek dodam jedną łyżkę wody. Ucieram dalej. Masa jajkowa już nam powstała. Jeżeli chcemy mieć lody czekoladowe, dosypujemy do naszych jajek jedną łyżkę kakao i mieszamy razem z żółtkami i z cukrem. Teraz będę ubijała białka. Trzecim składnikiem naszych lodów jest śmietana kremówka ubijana z cukrem. Wylewam śmietanę schłodzoną. Zaczynam ubijać i będę powoli dosypywała cukier. Ubiłam właśnie śmietanę i teraz do śmietany dodaję pozostałe ubite składniki. Dodajemy ubite białka z cukrem. Dodaję nasz kogel-mogel, czyli żółtka z cukrem ubite. I pozostaje mi teraz tylko wymieszać wszystkie składniki. Wymieszamy je mikserem delikatnie. Mamy już teraz wszystko wymieszane. Przygotowałam teraz pucharki, które będę nakładać naszą masę, czyli lody domowe.
Spróbujemy łyżką. I okres oczekiwania na to, żeby nam się zamroziły, jest bardzo długi, ponieważ musimy to wstawić do lodówki na całą noc. Nasze lody można również zrobić czekoladowe i wtedy możemy do takich pucharków nałożyć pół masy takiej pięknej białej, a na wierzchu możemy również położyć masę z kakaem. Do tych moich pucharków mam specjalne przykrywki, które nałożę na wierzchu i wstawię do lodówki. A wytrzemy. Nakładam teraz kapturki. Tak wyglądają lody domowe. Pozostałą masę wyłożę do pudełeczka. Takie pudełko dużo nam takiej masy zmieści. Przykrywamy i wkładamy do zamrażalnika, żeby nam się zamroziły. I lody możemy podawać. Ja życzę Wam smacznego i fajnej zabawy przy produkcji lodów domowych. Do zobaczenia.